Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na ostatni odcinek z serii, gdzie analizujemy sobie składy drużyn Ekstraligi na sezon 2023. I ostatnią drużyną, jaką będziemy tutaj omawiać, jest aktualny mistrz Polski, czyli Motor Lublin. No i mówi się, że mistrzowskiego składu się nie zmienia, jednak tutaj kilka takich zmian było. A teraz przechodzimy do pierwszego zawodnika, jest nim Jarosław Hampel. On akurat do tych zmian nie należy, bo będzie już reprezentował czwarty sezon z rzędu Motor Lublin. No i Jaro jest naprawdę bardzo ważnym punktem drużyny i stabilnym, bo rzadko zdarzały mu się takie bardzo słabe występy i zawsze można liczyć na dobrą zdobycz punktową z jego strony. Jedyne co tutaj by można było poprawić, no to regularność między biegami, bo często widzieliśmy taką sytuację, gdzie Jarek na przykład wygrywał pierwszy bieg, potem przywodził 0, potem znowu 3 i potem znowu 0. Przechodzimy teraz do pierwszego nowego nabytku Motoru Lublin, czyli Fredrika Lindgrena, który przyszedł tutaj z Włókniarza Częstochowy. No i mimo tego, że jego średnia wygląda całkiem nieźle, no to Fredka na pewno chciałby jechać lepiej i stabilniej, regularniej. Często się zdarzało, że w jednym meczu potrafił zdobyć komplet, a w następnym no brakowało jego punktów po prostu. No i w sumie to nie wiem, czego się spodziewać po Fredce w tym sezonie. Nie wiem, czy będzie jakoś zdecydowanie lepiej. Może troszkę będzie lepiej z tą regularnością. No i teraz Bartosz Zmarzlik, największy transfer ostatnich lat, zresztą nic dziwnego, najlepszy żużlowiec na świecie. No i co tutaj dużo gadać, no Bartek na pewno będzie głównym liderem Motoru Lublin, będzie zdobywał najwięcej punktów, u niego nic się nie powinno zmienić pod względem formy. Ewentualnie będzie jeszcze lepiej, jeżeli się da w ogóle. No i kolejnym nowym nabytkiem Motoru jest Jack Holder, poprzedni sezon na pewno nie był udany. Przez co opuścił Apator Toruń i zmienił drużynę. No i teraz pytanie, jak młodszy z braci Holderów poradzi sobie w tym sezonie? Moim zdaniem na pewno będzie lepiej, średnia 1,8 jak najbardziej do zrobienia. Co najmniej oczywiście, bo stać go na wiele więcej. A teraz przechodzimy do Dominika Kubery, który poprzedni sezon miał naprawdę fenomenalny. W tym sezonie nadal będzie zawodnikiem U24, więc myślę, że na spokojnie będzie on najlepszym w tej kategorii. No i Domin rośnie nam w oczach z roku na rok. Wchodzi powoli do tej czołówki światowego Speedwaya. No i w tym sezonie powinno być tylko lepiej i razem z Bartkiem Zmarzlikiem powinien być liderem Motoru Lublin. Kolejnym zawodnikiem jest Antti Wolas. Finn w poprzednim sezonie całkiem nieźle radził sobie w Ekstralidze U24. No i w tym sezonie raczej też tylko tam będzie jeździł. Teraz przechodzimy do Frasera Bowlesa. W poprzednim sezonie chyba odjechał jeden bieg w Ekstralidze. Było to w Toruniu, gdzie Dominik Kubera był kontuzjowany i Fraser musiał pojechać. I udało mu się wtedy zdobyć jeden punkt. Startował też w Ekstralidze U24, no i w tym sezonie powinno być podobnie. Starty w tej lidze U24 oraz w głównym składzie Motoru powinien znajdować się pod ósemką. Teraz przechodzimy do formacji młodzieżowej. Aktualny mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak. Widać, że potrafi rywalizować z najlepszymi, rozwija się i myślę, że ten sezon będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. No i na pewno będzie chciał się szczególnie wykazać, bo jest to jego ostatni rok jako młodzieżowiec. Kolejnym zawodnikiem jest Kacper Grzelak. Mniej więcej 3 tygodnie temu usłyszeliśmy, że zostanie on wypożyczony do Motoru z Ostrowi Ostrów. No i trochę takie nietypowe to wypożyczenie, bo w barwach Motoru będzie jeździł tylko w Ekstralidze, natomiast w barwach Ostrowa będzie jeździł w zawodach młodzieżowych i w Ekstralidze U24. Jest jeszcze Jan Rachubi, który w poprzednim sezonie jeździł w Ekstralidze U24, w tym sezonie powinno to wyglądać tak samo. Oraz Bartosz Bańbor, uważany za bardzo utalentowanego zawodnika. Jest wychowankiem Stali Rzeszów i czeka go tak naprawdę pierwszy sezon w dorosłym żużlu. I zaczyna od razu w Ekstralidze, więc życzymy powodzenia. A teraz podsumowując cały skład, no to mamy dużo zmian. Odszedł Mikkel Mikkelsen i Maxim Drabik. A w ich miejscu pojawiają się Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren oraz Jack Holder. No i w tym głównym meczowym składzie będzie aż 4 innych zawodników niż w poprzednim sezonie. Więc mimo, że Motor zdobył Mistrzostwo Polski, to zmieniło się tutaj naprawdę wiele. No i teraz, jaka będzie siła Motoru w tym sezonie? Na pewno słabsza będzie trochę formacja młodzieżowa, a jeśli chodzi o seniorkę, to wygląda to całkiem dobrze. Jedynym znakiem zapytania małym może być Jack Holder. I myślę, że Motor ma szansę na obronę tytułu, ale moim zdaniem będzie to drugie miejsce, ponieważ złoto zdobędzie Sparta Wrocław. No i to byłby koniec tych wszystkich analiz składów. Teraz czekamy tylko na sezon. Miesiąc i 2 tygodnie zostało, więc jeszcze troszkę.
No i będę się już z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Cześć.